sobotę 10 czerwca na Celebration Square w Mississadze miał miejsce zapowiadany od kilku tygodni Dzień Polski, zorganizowany przez Okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zapraszam na sprawozdanie z tego ważnego, dorocznego wydarzenia. Trzecia edycja niezwykle atrakcyjnej imprezy już po raz drugi miała miejsce na znajdującym się przy miejskim ratuszu Celebration Square, z którego korzystają m.in. różne grupy etniczne organizujące prestiżowe wydarzenia i koncerty. Wyjątkowa okazja i wspaniałe miejsce dla prezentacji swojej działalności lub usług zachęciły do wzięcia udziału liczne polonijne organizacje, instytucje i biznesy, a także firmy oferujące potrawy niekoniecznie tradycyjne polskie. Tego dnia bardzo dużo osób przybyło spędzić popołudnie lub wieczór w beztroskim, zabarwionym polskością nastroju, o który zadbali przede wszystkim soliści i zespoły z Mississaugi, Toronto, Brampton i Hamilton. Występy odbywały się na głównej estradzie i dzięki obsługującej imprezę ekipie telewizyjnej prezentowane były równocześnie na dwóch pokaźnych rozmiarów telebimach, co umożliwiało oglądanie koncertów nawet z dalszej odległości. Na scenie udekorowanej banerami z nazwami firm będącymi głównymi sponsorami imprezy, w tym Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, znajdował się też olbrzymi tort przypominający o przypadającej za tydzień 150. rocznicy powstania Kanady. Na ekranach wyświetlano także plansze z informacjami dotyczącymi polskiej historii, kultury i nauki, osadnictwa polskiego w Kanadzie oraz osób polskiego pochodzenia, które wniosły znaczący wkład w życie społeczne, polityczne lub gospodarcze Kanady. Dodajmy, że wiele szczegółów na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina, znanej szeroko działalności inżynieryjnej budowniczego kolei i mostów w Kanadzie Kazimierza Gzowskiego, który był także gubernatorem Ontario, oraz o znajdującej się w czasie II wojny światowej w Windsor stacji rekrutacyjnej Wojska Polskiego, zawierały znajdujące się w foyer sąsiadującej z Celebration Square Centralnej Biblioteki Mississaugi wystawy przygotowane przez Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor. Tuż obok, w tzw. Glass Studio, można było obejrzeć ekspozycję oczywiście bardzo skromnej części fotografii, książek i dokumentów ze zbiorów Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych imienia pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego z siedzibą w domu seniora Wawelwila. Tuż obok miało miejsce tzw. Art Studio, sponsorowane przez Konsulat Generalny RP w Toronto, gdzie można było podziwiać malarstwo pani Judyty Bill i Elżbiety Kawały, a także fotografie Joanny Galant. Obserwując gromadzący się tłum, przede wszystkim naszych rodaków, z łatwością można było zauważyć, że na ubraniach zdecydowanie przeważały kolory biały i czerwony. Większość osób przybyła bowiem w koszulkach z napisem Polska lub chociaż z orzełkiem na piersiach. Natomiast również wielu prezentowało się w koszulkach sportowych z nazwiskami piłkarzy naszej reprezentacji, która tego dnia grała z Rumunią w kwalifikacji do Mistrzostw Świata w następnym roku. Atmosfera towarzysząca meczom piłki nożnej była obecna przez cały czas trwania Dnia Polskiego, a jej kulminacja nastąpiła oczywiście w trakcie pojedynku, który odbył się po uroczystym otwarciu imprezy. Do tych emocji powrócimy. Przedtem jednak odnotujmy kilka faktów świadczących o wielkim powodzeniu, jakim cieszył się tegoroczny Dzień Polski w Mississaugze. Podobnie jak w ubiegłym roku, do ustawionego na placu nadmuchiwanego zamku tworzyły się kolejki chętnych wrażeń. Następnie wyczerpane ustawicznym skakaniem dzieci mogły ochłodzić się, a nawet znów poskakać w przylegającym do ratusza płytkim basenie, wyposażonym nawet w serię fontan. W biegnącej wzdłuż basenu alejce biznesowej swą działalność prezentował m.in. dom seniora Wawelwila. Informacji na temat wysokiej klasy opieki świadczonej w tym polskim domu spokojnej starości udzielały zatrudnione w nim panie wspólnie z administratorem ośrodka Johnem Graysonem. Jak zawsze zainteresowaniem cieszyło się stoisko naszej Credit Union. Członkowie zarządu oraz panie pracujące w kilku oddziałach nadmuchiwali i wręczali baloniki promujące naszą największą na świecie polonijną instytucję finansową oraz udzielali informacji o oferowanych usługach, które w najmniejszym stopniu nie różnią się od usług świadczonych przez największe banki kanadyjskie. Ten znany szeroko fakt mógł w każdej chwili potwierdzić przebywający przy stoisku prezes zarządu Andrzej Pitek. Ze względu na trwającą wiele godzin imprezę, dyżur przy stoisku pełniła liczna grupa wolontariuszy. W późniejszych godzinach popołudniowych ich drugą zmianę odwiedził przewodniczący Rady Dyrektorów Marek Taborowski.
Wspomnijmy przy okazji, że wśród innej 100-osobowej grupy wolontariuszy, którzy dbali o sprawny przebieg programu Dnia Polskiego, byli także dwaj członkowie Rady Dyrektorów Credit Union, Henryk Gadomski i Piotr Mazurkiewicz. Mając na uwadze tysiące potencjalnych klientów, kilka organizacji w celu powiększenia swojego budżetu sprzedawało różnego rodzaju artykuły, potrawy i napoje. Panie z Koła Przyjaciół Harcerstwa przy szczepach Bieliczka i Bigry w Mississadze sprzedawały precle i pączki oraz płyty CD z piosenkami harcerskimi, zbierając w ten sposób fundusze na organizację tegorocznego zlotu Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w prowincji Quebec. Młodzież należąca do Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie, tzw. PISK-u, wraz z jego prezesem Michałem Kustrą, sprzedawała m.in. różnokolorowe koszulki z wizerunkiem naszego orła i nazwą organizacji zrzeszającej studentów polskiego pochodzenia. Rodzice wspólnie z dziećmi będącymi członkami zespołu folklorystycznego Biały Orzeł sprzedawały kolorowe chusty, elementy dekoracyjne, ozdoby, korale i kwiaty. A w innym miejscu pani Ania Piwowarczyk, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca Radość Joy, który występował w trakcie Dnia Polskiego, sprzedawała jak zawsze podczas wielkich imprez polonijnych cieszące się powodzeniem wianki wykonane ze sztucznych kwiatów i wstążek. Dużą aktywność można było zaobserwować przy stoisku okręgu Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie przygotowywano chleby ze smalcem i ogórkami. Okazało się, że panie ledwo nadążały zanosić i oferować ten smakołyk gościom znajdującego się tuż obok ogrodu piwnego, którzy delektując się wspaniałym dodatkiem do popularnych napojów, na pewno nie zdawali sobie sprawy, że jednocześnie wspierają finansowo organizowanie konkursów dla uczniów polskich szkół. Prowadzący ogród piwny rycerze Kolumba z Koła kardynała Wyszyńskiego 50% uzyskanego dochodu przekazali dla organizatorów Dnia Polskiego, zaś drugą połowę już tradycyjnie ofiarują na cele charytatywne. Natomiast ubijający się przy innym stoisku rycerze Kolumba z parafii św. Maksymiana Kolbe część dochodu ze sprzedaży kiełbasek z rożna, precli i zimnej orzeźwiającej wody przeznaczyli na potrzeby swojej największej na świecie parafii polonijnej. Dodajmy, że zarząd okręgu Mississauga Kongresu wszystkie otrzymane tego dnia opłaty od uczestniczących w imprezie biznesów i firm przeznacza na organizację przyszłorocznego Dnia Polskiego. Wyjątkowe wydarzenie miało również wyjątkowej rangi gości honorowych uczestniczących w oficjalnym otwarciu rozpoczętym odśpiewaniem hymnów Kanady i Polski wspólnie z występującymi tego dnia z własnym koncertem Anią Leszońską i Pawłem Szczepankiem. W uroczystości prowadzonej przez prezesa zarządu okręgu Mississauga KPK Leszka Błaszczaka udział wzięli m.in. posłanka okręgu Mississauga East Cooksville, minister do spraw seniorów Deepika Damerla, posłanka okręgu Brampton South Amrit Magat, lider partii konserwatywnej w Ontario Patrick Brown, mayor Mississaugi Bonnie Crombie, radny John Kowak, reprezentujący władze Kongresu Polonii Kanadyjskiej prezes zarządu głównego Władysław Lizoń, przybyły wraz z żoną Małgorzatą w stroju górali łąckich i przewodniczący rady Jerzy Barycki, konsul generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski i sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy Adam Kwiatkowski, który w ramach swoich obowiązków zajmuje się kontaktami z Polonią i Polakami za granicą. Członkini zarządu okręgu Mississauga Kongresu Anna Mazurkiewicz przedstawiła członków kierowanego przez nią Komitetu Organizacyjnego Dnia Polskiego oraz złożyła podziękowania wolontariuszom. Dokonując oficjalnego otwarcia Dnia Polskiego, Władysław Lizoń powiedział: życzę Państwu wspaniałego popołudnia, wspaniałych przeżyć. Za niecałe dwie godziny będziemy podziwiać polskich chłopaków grających z Rumunią i wygramy! Proszę Państwa, Third Polish Festival Celebration Square. Uważam za otwarty. We'll open the festival. Thank you very much. Let's celebration begin! Zabierając głos, mayor Bonnie Crombie wyraziła wielkie uznanie dla organizatorów imprezy, mówiąc: it makes me so proud to be Polish. Today there are two kinds of people, Polish people and people who want to be Polish people. Yes! I'm so honored. I think the organizing committee has done a fantastic job. This festival continues to get bigger and better each year. I can't believe it's only the third one. I feel like we've been doing this for a decade. It's so well organized.
Bonnie Crombie odczytała i wręczyła pani Mazurkiewicz gratulacje i życzenia z okazji drugiego z rzędu Dnia Polskiego na Celebration Square. W swoich przemówieniach okolicznościowych goście wypowiadali wiele pięknych słów na temat Polski i Polonii, podkreślając jej znaczenie w życiu społeczności Kanady. Oto fragment wystąpienia posłanki Deepiki Darmerly, dzięki której wysiłkowi i wytrwałości 2 lata temu proklamowany został Dzień Jana Pawła II w Ontario. I don't know what took so long for the Polish community to start celebrating Polish Day, but now that you're doing it, you're doing such an amazing job. Fantastic. Anna and Les, I want to thank you for putting on this marvelous, marvelous event. You know, the Polish community is a very important community in Mississauga. It's an important community in Mississauga, East Hooksville, my riding. And so I want to thank you for all of your support. And I want to just say, you know, let's have a fantastic celebration here today. As you know, this is an early celebration for Canada Day. I see there's a nice cake for the 150th birthday of Canada. But as we celebrate Canada's 150th birthday, I think we should also take a moment to celebrate the contributions of Polish Canadians in Canada. Kończąc swoje wystąpienie, Deepika Darmerly wraz z posłanką Amrit Magad wręczyła pani Mazurkiewicz dyplom z gratulacjami i życzeniami od premier Ontario Kathleen Wynne. Patrick Brown, który przybył w otoczeniu kandydatów na posłów partii konserwatywnej, złożył gratulacje organizatorom, mer Bonnie Crombie, a także Władysławowi Lizoniowi, z którym jeszcze niedawno pełnił obowiązki poselskie w parlamencie federalnym. But the community here in Ontario is incredible. I know the oldest settlements come from the upper Ottawa Valley and we'll know, as Deepika mentioned earlier, the story of Polish Canadians is older than Canada itself. And so you talk about a community that has built our province and our country. But as someone who's been to Poland, you don't go to Krakow and you don't go to Warsaw, you don't go to Poland and not fall in love with the country, the people and the culture. So the fact that we have a taste every year. Congratulations. Podziękowania organizatorom złożył również konsul generalny Grzegorz Morawski. It's my great pleasure to be here with all of you in the heart of Mississauga, the most Polish city in all Canada. Yeah! Chciałbym złożyć wyrazy największego szacunku dla wszystkich Państwa, w szczególności dla Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Okręg Mississauga za kultywowanie polskości, za utrzymywanie wśród młodego pokolenia Polaków tych pięknych naszych polskich, katolickich tradycji. Za to Wam dziękujemy. It's proud to be Polish today. It's proud to be Polish in Canada every day, but today is special and that celebration square in the front of the city. Jako ostatni głos zabrał Adam Kwiatkowski, który przypomniał o ubiegłorocznym pobycie prezydenta Andrzeja Dudy w Mississaudze. Przede wszystkim chciałem wszystkich serdecznie pozdrowić od pana prezydenta Andrzeja Dudy. On tutaj był. Był tutaj rok temu. Był tutaj w Mississaudze i miał wspaniałe spotkanie z wami, z Polakami, którzy tutaj mieszkają i prosił, żeby was pozdrowić. Cieszę się, że jestem tutaj w tym ważnym dla was, ale myślę, że dla nas, dla Polski miejscu, że jestem tutaj w trakcie trzeciego polskiego festiwalu. Wszystkim życzę wspaniałej zabawy. Następnie pan Kwiatkowski wręczył kilkorgu uczniom polskich szkół legitymacje uprawniające w czasie pobytu w Polsce do tych samych zniżek, jakie przysługują uczniom w kraju. To wynik zapowiadanej już przed rokiem przez prezydenta Dudę decyzji o przyznaniu tych samych praw wszystkim uczniom polskich szkół za granicami Polski. Na zakończenie części oficjalnej pani Mazurkiewicz wręczyła plakietki pamiątkowe przedstawicielom najhojniejszych sponsorów imprezy. W imieniu naszej Credit Union ten miły, zresztą bardzo zasłużony wyraz uznania odebrał prezes zarządu Andrzej Pitek. Natomiast pan Lizoń wręczył Adamowi Kwiatkowskiemu dyplom z wyrazami wdzięczności władzom Rzeczypospolitej Polskiej za wspieranie Polonii Kanadyjskiej. Tysiące osób, które serdecznie przyjmowały i oklaskami nagradzały przebieg uroczystego otwarcia imprezy, swoją uwagę skupiły wyłącznie na ekranach obok sceny, gdzie w każdej chwili miała rozpocząć się nadawana przez stację TSN bezpośrednia transmisja ze wspomnianego meczu polskiej reprezentacji z Rumunią. Niestety złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać i w tym wypadku,
a mniej lub bardziej podenerwowani kibice, którymi byli chyba wszyscy uczestnicy Dnia Polskiego, czekali nie 5, nie 10, ale aż 20 minut w niesamowitym stresie, zanim na ekranach, na początku w dość wyblakłej wersji, pojawili się nasi walczący na zabój piłkarze. Szczęśliwie udało się obejrzeć wszystkie 3 gole Roberta Lewandowskiego i aż do późnego wieczora, również w czasie zabawy tanecznej, świętować upragnione zwycięstwo biało-czerwonych. They haven't scored for 5 hours and 47 minutes previously in European qualifying.